pamiętam właśnie te początki w dużej mierze przez pryzmat lektur i między innymi w Poznaniu działał taki w zasadzie jednoosobowy organizator wszystkiego, pan Maciej Przebindowski, nie wiem co się z nim dzieje, to był człowiek dużej inteligencji, bardzo taki oczytany, mądry, który swoim nakładem pracy, ale też przetłumaczył po prostu osobiście, znał świetnie język angielski, z angielskiego przetłumaczył tą książkę, List do zakłopotanych katolików arcybiskupa Lefebvre. Teraz spojrzałem, że podpisałem, jak to miałem w tamtym zwyczaju, jak jeszcze miałem mniej książek, podpisywać wszystkie książki. Sławomir Cenckiewicz, 1992, więc musiałem to w tamtym czasie od niego, albo no w środowisku, w którym funkcjonowałem, tą książkę dostać. I byłem tak zafascynowany tą lekturą, że pamiętam, że później czytałem mamie na głos tą książkę. I po tym w ogóle mama, pamiętam, jakby dołączyła również do mnie i zatrzymywali się u nas księża, nocowali po prostu w naszym mieszkaniu. Mało tego, no stół, który mieliśmy, był wykorzystywany później do budowy ołtarza. Jak żeśmy organizowali te msze, na przykład w salach notu, to ten stół nasz był po prostu demontowany jakby co tydzień, odkręcane nogi, jechaliśmy samochodem z tym stołem i później jakby z tego na bazie, w oparciu o ten stół, budowaliśmy ołtarz. No i to jest pierwsza połowa lat 90. Tak to w tym czasie wyglądało. No.